dzisiaj zaszczyt otworzenia obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Błyszczakowa w wyborach w dniu 21 października 2018 roku na okres kadencji 2018-2023. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych z 15-osobowego składu Rady. Wobec tego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Witam serdecznie obecnych radnych gminy Mykanów wybranych w dniu 21 października. Szczególnie gorąco witam grupę nowo wybranych radnych. Witam Dariusza Pomadę, wybranego w pierwszej turze wyborów w dniu 21 października na funkcję wójta gminy Mykanów. Witam radnych powiatu częstochowskiego, pana Ignacego Palutka i pana Adama Wochala. Witam obecnych na sesji radnych poprzedniej kadencji. Witam sołtysów, witam pracowników Urzędu Gminy, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Korzystając z okazji, chciałbym pogratulować wyników, które państwo osiągnęliście w wyborach i życzyć, abyśmy w rozpoczynającej się kadencji dokonali wiele dobrego dla dobra naszej gminy, mieszkańców oraz pracowali na rzecz jej dynamicznego rozwoju. W tym momencie poproszę przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej panią Danutę Kajowską o wręczenie zaświadczeń o wyborze dla radnych gminy, a w następnej kolejności dla wójta gminy. Ja będę wyczytywać. Pan radny Marcin Barciś. Pan radny Jan Dędek. Pan radny Jędrasiak Marcin. Pan radny Gonera Piotr. Pani radna Magdalena Kierat. Pan radny Artur Kotyna. Pan radny Michał Kwapisz. Pan radny Jarosław Migoń. Pan radny Młynek Wojciech. Pani radna Dorota Nawiałczyk. Pan radny Grzegorz Seweryn. Pan radny Jacek Sówka. Pan radny Stanek Grzegorz. Pan radny Artur Wasi. W tym momencie poproszę przewodniczącą Gminnej Komisji Rewizyjnej panią Danutę Kajowską o wręczenie zaświadczenia o wyborze dla wójta gminy Mykanów pana Dariusza Pomady. Wyborcze. Proszę państwa, aby Rada mogła w sposób prawny funkcjonować i rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków, koniecznym jest złożenie ślubowania. Proponuję złożenie ślubowania w następującym porządku. Jako radny senior mam zaszczyt odczytać rotę ślubowania, a następnie będę kolejno według listy odczytywać nazwiska radnych, a państwo wyczytanie potwierdzać będziecie tekstem tekst przysięgi słowem ślubuję. Dodam, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Wysoka Rado, proszę wszystkich o powstanie z miejsca, w którym złożenia ślubowania Rady.
wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Pan radny Marcin Barciś. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Jan Dędek. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Piotr Gonera. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Marcin Jędrasiak. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pani radna Magdalena Kierat. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Artur Kotynia. Ślubuję. Pan radny Michał Kwapisz. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Jarosław Migoń. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Wojciech Młynek. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pani radna Dorota Nabiałczyk. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Grzegorz Seweryn. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Jacek Sówka. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Stanek Grzegorz. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Pan radny Artur Wasil. Ślubuję. Daj mi do pomysłu. Dziękuję bardzo. Radni złożyli ślubowanie. W związku z tym od tego momentu wszyscy są uprawnieni do podejmowania decyzji w imieniu Rady Gminy i pracy na rzecz gminy. W tym momencie przystąpimy do złożenia ślubowania przez pana wójta gminy. Proszę pana Dariusza pomagać w złożeniu ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochodzę wierności prawu, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. I ślubuję jeszcze. Dziękuję bardzo o poślubowaniu. Proszę państwa, przystępujemy do 6 dzisiejszej sesji ustalonego przez komisarza wyborczego. W punkcie 6 mamy ustalenie porządku obrad. 5 punktów. Pierwszy. Otwarcie sesji, wręczenie radnym zaświadczeń, wręczenie wójtowi zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania przez radnych, złożenie ślubowania przez wójta zostało odbyte. Punkt 6. Ustalenie porządku obrad. Punkt 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy. Punkt 8. Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. 10 wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. Czy do porządku obrad ktokolwiek z państwa ma jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie porządku obrad. Głosujemy na zasadzie elektronicznej. Tak.
przewodniczący głosował. Ja już głosowałem, a to jeszcze. No właśnie. O, proszę. Proszę Państwa, stwierdzę, że porządek obrad przyjęty został głosami 15 za, przeciw 0 i wstrzymujących się 0. Przechodzimy po ustaleniu porządku obrad do punktu 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy oraz wybór wiceprzewodniczących. Przypomnę, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W naszym przypadku jest to minimum 8 głosów. Abyśmy sprawnie przeprowadzili wynik dzisiejszego wyboru, proszę zgłosić 3 osoby do komisji skrutacyjnej, ponieważ jest propozycja, aby ta komisja pracowała w składzie 3-osobowym i mało ma za zadanie przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Proponuję o przystąpienie pan Marcin Jędrasiak. Zgłaszam Dorotę Namiotę. Pani Dorota przyjmuje propozycję? Dobrze, dziękuję. Proszę. Pan radny Michał Babisz przyjmuje. Proszę zgłoszenie 3. kandydata. Pan Wojtek Młynek. Pan Wojtek Młynek przyjmuje propozycję. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy zgłoszone 3 osoby. Myślę, że mogę zamknąć listę. Powtórzę, że w związku z tym w składzie komisji pracowaliby Jan Kwakisz Michał, Dorota Nabiałczyk, Młynek Wojciech. Kto w takim układzie z Państwa jest za tym, aby powołać komisję w takim składzie do przeprowadzenia głosowania? Przystępujemy do głosowania. W związku z tym stwierdzam, że komisję powołano 15 głosami za, 3 przeciw, 0 i wstrzymującym się. Komisja pracuje w składzie Kwakisz Michał, Dorota Nabiałczyk i Młynek Wojciech. Proszę komisję o to, żeby się zebrała gdzieś tam w jednym miejscu. Za moment będzie przystępowała do pracy. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do czynności zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy, wyjaśnię, że głos będzie oddawany na poszczególnego kandydata, czy oddany, jeżeli na poszczególnego kandydata, jeżeli przy jego nazwisku na karcie do głosowania zostanie postawiony znak X. To jest chyba jasne, zasada głosowania dla wszystkich zrozumiała. Jeżeli tu nie ma pytań, przystępujemy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Pan Grzegorz Stanek, bardzo proszę. Chciałbym zgłosić na przewodniczącego Rady Gminy Kamy, samorządowca radnego z bardzo dużym poparciem, co pokazują ostatnie wybory samorządowe, doświadczonego radnego, który cechuje się jasnością spostrzeżeń, oceną prowadzonych dyskusji na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Mykanów. Chciałbym zaproponować Włodzimierza Szczepaniaka. Dziękuję. Dziękuję. Wyrażam zgodę. Proszę Państwa, czy są inne kandydatury na funkcję przewodniczącego Rady Gminy? Mam rozumieć, że nie ma innych kandydatów. Tak? Dziękuję. Proszę zatem komisję rewizyjną o przygotowanie komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Proszę Państwa, głosować będziemy, jak komisja rozda, w kolejności. Miejsce do głosowania jest za parawanem pod Radą Gminy. Głos wrzucamy do urny wyborczej. Ja będę wyczytywać za moment, jak komisja rozda.
Macie Państwo gotowe karty, gotowe karty? Proszę rozdać wszystkim i za moment będziemy po kolei. Ja będę wyczytywać i wtedy będziemy podchodzić i wrzucać. Marcin Barciś. Tam może. Jeżeli ktoś z tego wyskaczy. Pan Dędek Jan. Piotr Gonera. Jędraszak Marcin. Pierad Magdalena. Artur Kotynia. Michał Tapisz. Jarosław Migoń. Wojciech Młynek. Nawiałczyk Dorota. Grzegorz Seweryn. Słówka Jacek. Stanek Grzegorz i Wasyl Artur. Proszę Państwa, ja w tej chwili ogłoszę 5 minut przerwy. Komisja skrutacyjna przystąpi do policzenia głosów i sporządzenia protokołu. Proszę. Od dzisiejszej sesji sesja jest nagrywana i na bieżąco transmitowana w internecie. Proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników. Komisja Skrutacyjna
przewodniczący Nadia Figarota, sekretarz Kwatusz Michał, członek Młynek Wojciech. Powołana została na sesji Rady Gminy Mechanów w dniu 17 listopada 2018 roku w celu przeprowadzenia głosowania tajemnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mechanów. Komisja stwierdza, co następuje. Pierwsze, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych z 15-osobowego składu Rady Gminy. Oddano 15 głosów ważnych. Trzecie, kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pan Cichon Włodzimierz 15 głosów. Najwięcej głosów otrzymał pan Cichon Włodzimierz. Proszę państwa, w tej chwili chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za wybór mnie na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Mechanów. Postaram się tą funkcję swoją wykonywać w sposób sprawny ku temu, abyśmy wszyscy w miarę sprawnie pracowali, podejmowali dobre decyzje i nasze obrady były i służyły lepszej gminie. Przedstawię w tej chwili, dziękuję bardzo, przedstawię uchwałę Rady Gminy, ponieważ wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ma być również potwierdzony uchwałą. Uchwała numer 1/1/2018 Rady Gminy Mechanów z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. Na podstawie wyników tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy Mechanów wybrany został pan radny Włodzimierz Cichon. Dwa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący obrad pierwszej sesji Rady Gminy Mechanów, radny Włodzimierz Cichon. Przystępujemy do głosowania za przyjęciem uchwały. Proszę o głosowanie. Wszyscy oddali głosy? Jeszcze raz głosujemy? Czyli zaczynamy jeszcze, jeszcze raz. Ja mam w ogóle ale. Nie, 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 nie
Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy przyjęta została 15 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Proszę Państwa, w związku z tym, że dokonano wyboru przewodniczącego, skończyła się moja rola jako radnego seniora i teraz poprowadzę obrady jako przewodniczący Rady Gminy. W tym momencie przystąpimy do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Mykanów. Proszę Państwa, jest propozycja, aby w obecnej kadencji zostało wybranych dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Mykanów. Czy są jakieś głosy w tym temacie? Jeżeli nie ma, to rozumiem, że wniosek został zaakceptowany. Zatem przystąpimy do zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Odbędziemy dwa oddzielne głosowania tajne na kartę. Obydwaj wiceprzewodniczący Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie są w statusie, że tak powiem, jednakowym. Dzisiaj umownie przyjęlibyśmy na tym etapie, że zgłaszamy kandydata pierwszego, potem drugiego. Ewentualnie zgodnie z ustawą o samorządzie w przypadku nieobecności przewodniczącego rolę pełni radny najstarszy wiekiem lub radny wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem lub wyznaczony przez przewodniczącego do zastępstwa. Proszę zatem, abyśmy przystąpili do zgłoszenia kandydata pierwszego na wiceprzewodniczącego rady. Pan radny ma to starszy. Ja chciałbym zgłosić kandydata Grzegorza Stanka. Krzysiek, znakomicie sprawdził się w moim punkcie przewodniczącego Komisji Budżetu. Myślę, że znakomicie prowadzi sobie wiceprzewodniczącego. Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury ewentualnie na funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego? Znaczy tego pierwszego, którego głosujemy. Nie ma, tak? To od razu przystąpimy do zgłoszenia, a karty będą po kolei głosowane. Na funkcję proszę zgłosić drugiego wiceprzewodniczącego kandydata. Pan Michał Kwatysz, proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Jana Bętka. Pan Jan Bętek jest mieszkańcem Zamocna. W wyborach również osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Myślę, że jego doświadczenie jako działacza samorządowego i społecznika jest dobrym przede wszystkim, dziękuję. Czy pan Jan Radny Dędek wyraża zgodę? Czy są inne kandydatury na funkcję drugiego umownie wiceprzewodniczącego Rady ze strony państwa radnych? Jeżeli nie ma, to proszę, aby komisja skrutacyjna przygotowała najpierw karty do głosowania na wiceprzewodniczącego Grzegorza Stanka, rozdała i przeprowadziła. Głosujemy zgodnie z zasadą znak krzyżyk, czyli przy wyborze przy nazwisku i za moment po kolei będę odczytywać listę. Ja jeszcze poproszę o kartę do głosowania. Pan Marcin Barciś gotowy? Bardzo proszę. Pan Jan Dędek, proszę.
Piotr Gonera. Jędrasiak Marcin. Gierard Magdalena. Artur Kopienia. Bartosz Michał. Jarosław Kungo. Wojciech Młynek. Nabiałczyk Dorota. Seweryn Czegoś. Sówka Jacek. Stanek Grzegorz. I Artur Was. Proszę komisję skrutacyjną o odliczenie głosów. Po prostu nie ogłaszam przerwy, czekamy spokojnie. Komisja skrutacyjna, jeżeli gotowa, proszę o przedstawienie protokołu. Komisja skrutacyjna w sprawie uchwały Sławomira Dworca, sekretarz Kwatusz Michał, członek Mirosław Wojciech, powołana została na sesji Rady Gminy na 17 listopada 2018 roku w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mekan. Komisja stwierdza, co następuje. Głosowanie było udział 15 radnych z 15-osobowego składu Rady Gminy. Oddano 15 głosów ważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Stanek Grzegorz 15 głosów. Najwięcej głosów otrzymał kandydat Stanek Grzegorz. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu radnemu. Proszę Państwa, przystępujemy do przygotowania kart do głosowania i głosowania na drugiego wiceprzewodniczącego, pana Jana Dęgę. Bardzo proszę komisję skrutacyjną. Marcin gotowy. Pan Lendek Jan. Piotr Gonera. Jędrasiak Marcin. Magdalena Kierat. Wojciech,
Białoszyk Dorota, Sewery Grzegorz, Słupka Jacek, Stanek Grzegorz, Artur Was. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o podniesienie głosu. Proszę Komisję Rewizyjną o przedstawienie Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania. 1. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mykanów wybrany został radny pan Grzegorz Stanek. 2. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mykanów wybrany został radny pan Jan Dędek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania i tak proszę po kolei, znowu jak poprzednio, może się nie zatniemy. Gratuluję wyboru raz jeszcze panom na funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję za sprawne przeprowadzenie wyników wyboru. Zgodnie z porządkiem obrad punktem kolejnym jest punkt wolne wnioski. Ja tylko przypomnę, że tak, 23 spotykamy się na komisjach wspólnych. Na następnej sesji pochowane zostaną składy osobowe Rady Gminy oraz podjęte zostaną uchwały w sprawie podatków. Czyli w sprawie
punktu wolne wnioski. Ktoś z Państwa radnych lub obecnych na sali zechce zabrać głos. Bardzo proszę, pan wójt Dariusz Komara. Szanowni Państwo, mamy za sobą praktycznie pierwszą sesję Rady Gminy, ale pozwolicie, że ja jeszcze na początku zwrócę się do radnych i pracowników radnych, szczególnie poprzedniej kadencji. Jeszcze raz z tego miejsca podziękuję wam za pracę. To, co zrobiliście przez te 4 lata, zostawiło trwały ślad w waszych miejscowościach i na pewno mieszkańcy o tym będą pamiętać. I wierzę w to, że tak jak ze wszystkimi społecznikami, tak jak z wami będzie nadal, że jak już ktoś połknął ten w akcji społecznej działalności, to z tego nie da się po prostu wycofać i dalej dla dobra swoich mieszkańców, swoich miejscowości będziecie pracować. Życzę wszystkiego, wszelkiej pomyślności w dalszych planach życiowych, realizacji tych planów i to, żebyśmy dalej w takiej atmosferze mogli się spotykać. Wybory się, proszę Państwa, zakończyły, arcywyborcze też się zakończyły, a przed nami 5-letnia i uważam, że o wiele trudniejsza praca niż w tych 4 latach poprzednich, bo środki unijne powoli będą się wyczerpywać z tego rozdania obowiązującego do roku 2023. Pojawiają się nowe programy, z których będziemy musieli skorzystać, musimy się do tych programów przygotować, ale przed nami naprawdę bardzo duże wydatki i duże wyzwania. Ja wspólnie z radnymi 23 będziemy rozmawiać o planach praktycznie inwestycyjnych na całe 5 lat. Chciałbym, żeby tak się zadziało jak w poprzedniej kadencji, żeby każdy z radnych przygotował sobie kilka zadań, które mu się marzą. Zadań takich poważnych, nie mówię jakichś tam drobnych badaniach dziur i czyszczeniu rowów czy wycinkach krzaków, bo to są bieżące zadania, ale takich poważniejszych inwestycjach, które będziemy się starali w tej kadencji zrealizować. Naprawdę jest to kadencja, moim zdaniem, powinna być wyjątkowa, bo może się tak zdarzyć, że pchniemy gminę na nowe tory, na większy i silniejszy i szybszy rozwój. Mam nadzieję, że ta strefa będzie się inwestycyjna, będzie się dalej tak rozwijać. Już w tym tygodniu spotykamy się z tym inwestorem, który zobowiązał się wybudować tutaj duży, potężny magazyn na dużym obszarze. Chodzi konkretnie o podłączenie mediów. I myślę, że to też będzie taki bakcyl do impuls do dalszego rozwoju. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim radnym wyboru. Zaufanie, jak u was obdarzyli mieszkańcy, mam nadzieję, że zaprocentuje też współpracą z tymi mieszkańcami, że nie zostaniecie osamotnieni w swoich działaniach, ale uda wam się skupić grupę aktywnych, młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy będą wam pomagać, bo tylko w ten sposób możecie działać w swoich miejscowościach. Osamotniony radny nie zrobi naprawdę nic, tak jak osamotniony wójt. I mam nadzieję, że te dzisiejsze głosowania są bardzo dobrym prognostykiem na to, jak będzie wyglądała współpraca w Radzie. Mam nadzieję, że na komisjach będzie burzliwie i że będziemy potrafili wszystko sobie powiedzieć i ustalić swoje stanowiska, żebyśmy nie musieli potem na sesjach po prostu za dużo dyskutować, żeby te sesje były sprawne jak do tej pory. Gratuluję przewodniczącemu jeszcze raz wyboru, gratuluję wiceprzewodniczącym. Przed nami też w przyszłym roku wybory sołtysów i też dobrze by było, żeby te osoby, które się pojawią na tych stanowiskach, uważam, że nawet bardziej odpowiedzialnych niż czasami radnych, bo to sołtys jest tą pierwszą osobą, która kontaktuje mieszkańców z urzędem gminy i tutaj też będą to bardzo, bardzo ważne wybory, ale to jeszcze przed nami. Spróbujemy przygotować wspólnie tutaj z pracownikami, przygotować taki zarys właśnie ten inwestycyjny i myślę, że na kolejnej sesji ten zarys wszystkim Państwu uda nam się przedstawić. Życzę wszystkim spokojnych 5 lat. Spokojnych takich opartych wzajemną życzliwością, wzajemnym szacunkiem, oczywiście dla dobra Państwa wszystkich, a szczególnie naszych mieszkańców, dla dobra naszej gminy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję panu wójtowi. Pan radny Typer z poprzedniej kadencji Władysław, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowna Rado, ja jako najstarszy radny w ubiegłej kadencji chciałem życzyć wam przede wszystkim zrozumienia i zgody. Cieszę się ogromnie, że został pan wójt podobną kadencję, ponieważ wierzę osobiście w to bardzo, że nasza gmina się będzie, po prostu będzie rozpina. Cieszę się, że przewodniczącym został kolega Cichon, ponieważ jest to kolega bardzo, człowiek o takim zrozumieniu, spokoju i to czasami jest potrzebne, żeby to wszystko wyciszyć i uspokoić. Dlatego jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wolny wniosek, a jeszcze ktoś. Pani sekretarz, proszę. My mamy tutaj zgromadzeni głównie kierownicy referatów. Wiesz, pan Adam Mowa, z Parku Polityki jako radny powiatowy. Pragniemy naszemu nowemu starym wójtowi wręczyć pamiątkę na takiej, która była wyborna w uczcie wójta. Chcę pogratulować. Bardzo proszę. List Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, tak mi to przyznało, że wykorzystałam po prostu ten fragment tego listu, bo policzę, że to odczytam. Uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest w miłość do własnej ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność. Odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Z najlepszymi życzeniami z okazji podobnego wyboru na wójta gminy Mechanów, pracownicy urzędu gminy. Państwa w wolnych wnioskach zechce zabierać głos. Proszę pan Grzegorz Grabara, sąd. Ja bym taki wniosek postawił, bo trochę techniki tu weszło, żeby tak głośnienie jakieś zrobić. Tak głośnienie, żeby tu jakieś. Jego, słyszę. Dobra. Postulat przyjmujemy, kiedy zrealizujemy, się okaże, jak zostanie zrealizowany. Kto jeszcze w wolnych wnioskach? Jeżeli nie widzę chętnych do zabierania głosu, pozwolicie państwo, że zamknę obrady pierwszej sesji Rady Gminy Mykanów i Mykanowie. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę nie wychodzić, zapraszam jeszcze na łyżek szampana, ale to już po włożeniu kawę.